Jest z nami Krystian Szczęsny. Gratulacje za wygraną i od razu zapytam, skąd ty wymyśliłeś to kolano spod siatki, bo powiem ci, że dawno czegoś takiego nie widziałem. Bardzo dziękuję, witam wszystkich. Generalnie to kolano była to ostatnia rzecz, tak naprawdę, którą przerabialiśmy przed samym wyjściem do oktagonu, tak? Także no, cały czas stukliśmy jakby to kolano na cofce i właśnie też zdaje się ono siadło z pozycji mankuta i takie najwięcej robiliśmy, tak? Czyli zmiana pozycji i to tylnie kolano właśnie, także to było wszystko wytrenowane. Spod siatki? Tak, spod siatki. Na takie, można nazwać to kolanem paniki, tak? Takiego ratunku, ale było to naprawdę przygotowane wcześniej. Taka forma obrony właśnie tego obalenia. Myślę, że jak tu będą dzielić bonusy, to bez wątpienia to jest knockout wieczoru. W zasadzie to chyba już nie trzeba było dobijać, bo widziałem, że bo to weszło jakoś idealnie z boku na szczękę. Tak, siadło jakoś tak niemiło, nie do końca też zwróciłem uwagę jak dokładnie, bo to był odruch bezwarunkowy w zasadzie. No ale sędzia mówił jakby w szatni, żeby nie patrzeć na to, czy pada bezwładnie, czy władnie, tylko żeby po prostu dobijać, bo to nie my jesteśmy od przerywania walki, tylko sędzia, tak? No i z tą myślą właśnie poszedłem za ciosem i dobiłem. Ważne zwycięstwo w twojej karierze? Gdzieś patrzysz na to, że jakiś szczebelek w tej chwili został pokonany? Wydaje mi się, że każde jest ważne, tak? Czy to pierwsze, czy drugie, czy trzecie, każde ważne i każde cieszy tak samo. Jest dużo do poprawy, tak? Czyli no jeszcze mam naprawdę sporo do poprawy, sporo do wytrenowania, ale to tylko cieszy, tak? Że już nie myślę, że już zjadłem wszystkie rozumy, tylko mam naprawdę nad czym pracować. Także to cieszy taki ciągły rozwój, tak? Także mnie to cieszy naprawdę. A walce do tego momentu, jak się czułeś w ogóle? Jak ta walka ci się układała z perspektywy tego? Wiadomo, wchodzisz, czasami zawodnik czyta, nie czyta, pierwszy cios go budzi lub nie budzi, albo on się budzi, wiesz jak to tak, czasami tak. Bywa. Generalnie no co, chciałem troszeczkę spokojniej poprowadzić tą walkę, nie ukrywam, że chciałem się troszkę pomierzyć więcej, z tym, że no rywal ruszył też na mnie od razu, nie chciałem być bierny, nie chciałem być workiem do bicia, więc musiałem zacząć odpowiadać, może troszkę za dużo awantury, że tak powiem, się tam wdało, no ale tak wyszło, na drugi raz będziemy pracowali jeszcze bardziej nad tym, żeby to była walka, a nie jakaś bijatyka, tak, no bo przyszedłem tu walczyć, a nie się bić, tak, także to jest też bardzo ważny element tego wszystkiego, żeby walczyć. Kiedy następny start ewentualnie, no bo powiedzmy, tam nie wiem jaki czas był tego zatrzymania, ale to powiedzmy jedną rundę raptem walczyłeś, więc kiedy następny start, bo takie zwycięstwa gdzieś powodują jednak głód. Tak, no generalnie nie jestem zawodnikiem, który za często walczy, jestem też dosyć młody, no bo mam tak na dobrą sprawę 21 lat. Nie chcę się też za bardzo śpieszyć, bo mówię, muszę zbroić te swoje umiejętności, tak? Bo zawodnicy nie sztuką jest nabić sobie 5 zwycięstw pod rząd i gdzieś tam od tych najmocniejszych dostawać, tylko naprawdę chcę wychodzić przygotowany na najwyższym szczeblu i wygrywać te walki właśnie w fajnym stylu. Aczkolwiek no, ta walka była taka dosyć krótka, nic mnie nie boli, więc myślę, że jeszcze w tym roku zawalczę, tak? Będę na pewno do tego dążył, żeby w tym roku zakończyć ten rok jeszcze jedną wygraną. Masz kontrakt z Babilonem, czy po prostu teraz wskoczyłeś i gdzieś tam zastanawiasz się, co dalej robić, czy podpisać jakiś dłuższy kontrakt? Zobaczymy, co mój menadżer Artur Gwóźdź dla mnie przygotuje, ale wydaje mi się, że będę się chciał piąć tutaj w Babilonie po prostu po ten najwyższy szczebel, tak? Ale to na spokojnie, na razie jest wygrana, idziemy po następną i później będziemy myśleć, co dalej, no step by step, tak? Rozumiem. To teraz tak, podziękowania dla kogo ewentualnie, bo to zawsze ta najmilsza część. Trzeba pamiętać o wszystkich, którzy dołożyli tą cegiełkę. Właśnie na walce trochę mnie wycięło z emocji, no ale mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją. W pierwszej kolejności chciałbym pozdrowić swoją babcię, tak? Miałem ją pozdrowić po ostatniej walce wygranej. Niestety nie poszła ona po mojej myśli, więc pozdrawiam ją teraz. Moją dziewczynę, moją mamę, tak? To są trzy najważniejsze kobiety w moim życiu, bo tylko one są ze mną tak naprawdę, jeśli chodzi o taką rodzinę, moich przyjaciół, chłopaków z Rakowa Częstochowa. Także i moją całą kadrę trenerską Pawła, Wawrzyńca, Filipa, trenera Andrzeja, Borta, Konrada, także i Kaper Team. Także serdecznie im dziękuję, bo naprawdę bez nich no nie byłoby mnie tutaj, tak? Co tu dużo mówić, bo to tworzymy całość wspólnie. Wawrzyniec, widziałem, strasznie tutaj przeżywał. Tak, tak, no był moim też motorkiem napędowym, mocno instruował mnie z narożnika, co robić, a co nie, bo jeszcze nie jestem za bardzo opierzonym kurczakiem, jeśli chodzi o walki w klatkach, więc trochę wkrada się tam jakiegoś takiego młodzieńczego wigoru i nie zawsze właśnie walczę, tylko często jest ta bijatyka, ale mocno mnie od tego chłopaki odciągają, żeby właśnie toczyć boje techniczne przede wszystkim, tak? Jeszcze właśnie przed chwilką zapomniałem, pozdrawiam wszystkich sponsorów, oni też dokładają naprawdę solidną cegłę do tego wszystkiego, żebym mógł po prostu trenować dwa razy dziennie, jak prawdziwy zawodowiec, którym jestem, tak?
Krystian, bardzo dziękuję Ci za wywiad i co? Czekamy na kolejne takie efektowne występy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Hej. Krystian Szczęsny, dzięki.